Chciałbym powiedzieć parę słów na temat pierwszego czytania. Są to dzieje apostolskie. Wydaje się, że rzadko się mówi o tej księdze, a mimo że jest bardzo interesująca, ponieważ opowiada dalsze dzieje uczniów Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu. Jest bogata w treść księga, która pozwala zrozumieć, kim jesteśmy my, uczniowie Chrystusa, my chrześcijanie. No więc, apostołowie ukazują się przed Sanhedrynem i arcykapłan wypytuje apostołów. Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego człowieka. To, co ten arcykapłan mówi, to jest kompletnie szalone. No bo przecież jest jasne, że to oni sprawili, że popłynęła krew Chrystusa. On kłamie twarzą w twarz, że to zrobili. Mamy tu do czynienia z kłamstwem. W odpowiedzi Piotr na to mówi, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. W tym krótkim zdaniu jest dużo treści, dużo konsekwencji z tego wynika. My, katolicy w Kościele, jesteśmy powołani do tego, żeby bardziej słuchać Boga niż ludzi, czyli można powiedzieć bardziej podobać się Bogu niż ludziom. Bo to nie zawsze jest to samo. No, czasami się udaje. Czasami jest tak, że podobać się Bogu nie znaczy, że podobać się ludziom i na odwrót, podobać się ludziom niekoniecznie zawsze znaczy podobać się Bogu. Wniosek z tego taki, że Kościół powinien mieć zawsze zachowanie wyważone, ponieważ katolicka teologia jest bardzo dobrze wyważona. Czyli z jednej strony trzeba szukać braterstwa z ludźmi, czyli na przykład czynić dobro wśród ludzi, zwłaszcza oczywiście też na zewnątrz Kościoła, czyli praktykować dobro i miłość bliźniego. Ale trzeba powiedzieć z drugiej strony, że nie czyni się tego za cenę prawdy. Że czasami też musimy być znakiem sprzeciwu, a nawet buntu wobec tego, co się wokół nas dzieje. I dalej apostołowie korzystają z tej okazji, aby im ogłosić dobrą nowinę, nawet wobec tej najwyższej rady, która miała władzę nad ludem. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście. Czyli nie dali się oszukać przez kłamstwo Najwyższej Rady. Mówią im wprost, że zawiesiliście go na drzewie. Mowa tu o ukrzyżowaniu oczywiście. No, ale teologia mówi o tym jasno. Oczywiście jest jasne, że siły złe posłużyły się tą Najwyższą Radą, aby ukrzyżować Chrystusa. Ale prawdę mówiąc, wszyscy ukrzyżowaliśmy Chrystusa. Pismo Święte mówi jasno, że za każdym razem, kiedy wybieramy zło, gdy wybieramy nieposłuszeństwo Bogu, wtedy krzyżujemy na nowo Chrystusa. Grzech ukrzyżowuje Chrystusa. Łatwo jest oskarżać innych. Najtrudniej jest oskarżyć samego siebie. Bóg wywyższył go na miejscu po prawej swojej prawicy jako władcę i zbawiciela. Mówią to do ludzi wykształconych w Piśmie Świętym. Mówić władcę i zbawiciela, to znaczy mówić o Mesjaszu. Aby zapewnić Izraelowi, i zobaczcie, tutaj już jest mowa o całym ludzie Izraela,
bo tutaj są przecież przed Najwyższą Radą całego ludu Izraela, dlatego mówią o całym Izraelu. I dalej, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Czyli mowa jest tutaj o wartości odkupienia, to jest trudno to wyjaśnić. Tu jest mowa o odpuszczeniu grzechów, ponieważ Jezus był ofiarowany jako baranek paschalny, jako zadośćuczynienie za grzechy ludu. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty. Co to jest to świadectwo? To świadectwo o Jezusie zmartwychwstałym. Oni są świadkami naocznymi, jak to lubię często też powtarzać, dotykowymi, ponieważ mogli dotknąć Chrystusa zmartwychwstałego. Więc apostołowie jako świadkowie opowiadają to, co sami widzieli. Dlatego my w Kościele, kiedy nauczamy o zmartwychwstaniu Chrystusa, nie opowiadamy jakichś idei albo teorii innych ludzi, ale my powtarzamy świadectwo naocznych świadków. Oni też powiedzieli oraz Duch Święty. No, w Kościele jest to podwójne świadectwo. To trochę może dziwić. Więc jest oczywiście Duch, który mówi do ludzi. No tak, ale On nie mówi bezpośrednio. Duch Święty mówi poprzez świadków. I dlatego, żeby rzeczywiście przez usta chrześcijan Bóg mówił, trzeba, żeby to było od Ducha Świętego. I pójdźmy dalej. My nie opowiadamy naszych refleksji. My powinniśmy powtarzać i mówić ludziom, a także nam samym, przede wszystkim to, co Bóg chce powiedzieć. Wiecie, jaka jest najkrótsza definicja tego, co ksiądz powinien powiedzieć podczas mszy? I właśnie teraz, w tym momencie, to co ja robię teraz. I najprostsza definicja wydaje się, że oto, co Bóg chce do nas powiedzieć teraz. Co się dzieje później jest bardzo, bardzo zadziwiające, znaczy robi wrażenie, bo oni byli ubiczowani. To jest obraz radykalizmu Kościoła pierwszych wieków. Zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili ich. Jak te słowa Kościoła są niebezpieczne? Zabroniono im nawet mówić. Zobaczcie, że często to powtarzam, ale są ludzie, którzy chcą, żeby Kościół był tylko zamknięty w zakrystii i nie mówił nic do ludzi. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się. Aha, no jeszcze przypominam, że Jezus także był biczowany. Wtedy apostołowie bali się, że umrą także z Chrystusem. Zaparli się Chrystusa i uciekli. Ale teraz są gotowi skopiować życie Chrystusa. Dlatego właśnie też są ubiczowani. Odchodzili i cieszyli się. Biczują ich, a oni się cieszą, że stali się godni cierpieć, czyli uważają to za przywilej cierpienia dla Chrystusa, dla prawdy. I to, co oni przeżywają, to jest upokorzenie dla imienia Jezusa Chrystusa. Ta pokora przyjęcia cierpienia przez apostołów to jest bardzo, robi wrażenie. Pokora jest jednym z fundamentów życia duchowego i moralnego człowieka. I wielka jest tajemnica prawdziwej pokory. Oni ją mają, ponieważ zaparli się Chrystusa. Zrozumieli, że są niczym. I kiedy Jezus powraca do nich jako zmartwychwstały, to na tej pokorze, bo oni zrozumieli, tak jak to zresztą jest w tej Ewangelii dzisiejszej, gdzie Piotr powraca do rybołówstwa po śmierci Jezusa. Dla niego wszystko jest skończone, wraca do punktu wyjścia. Czyli powraca do tego dnia, kiedy Jezus powołał go nad brzegiem Morza Galilejskiego. Tak jakby to życie Jezusa już nie istniało.
Dlatego uważają upokorzenia życia apostolskiego jako radość, ponieważ już zrozumieli.